Główne wydanie Kuriera Opolskiego poprowadzi dla Państwa Katarzyna Skrzyszowska. Dobry wieczór, zaczynamy przegląd najważniejszych informacji z Opolszczyzny, w tym serwisie między innymi. Zaczęto żądać od nas większych opłat za ścieki. Stawka, którą płaci, które płacą głołazy, jest zdecydowanie za niska. Spór o odbiór nieczystości. I właśnie od jutra ruszają dwa objazdy, objazdy w formie bypassu. W tym tygodniu zmiany na drogach krajowych. Należy wypełnić ankietę, która znajduje się na internetowym koncie pacjenta. Tylko do końca czerwca jest czas na darmowe badania w ramach programu Profilaktyka 40+. Spółka wodna z Nysy nie chce więcej odbierać ścieków z Głuchołaz. Od 2 lat gmina nie podpisała umowy na odbiór nieczystości, przez co firma ponosi straty. Pytanie, czy ofiarą konfliktu nie padną mieszkańcy powiatu nyskiego i środowisko. Wojciech Bulasz. 2 lata. Tyle minęło, od kiedy wygasła umowa pomiędzy Głuchołazami a spółką Aqua. Według burmistrza gmina za odbiór ścieków płaciła regularnie. Zaczęto żądać od nas większych opłat za ścieki. I pojawił się spór, który tak na dobrą sprawę do dzisiaj nie jest rozwiązany. Chodzi o 2 miliony złotych. Na tyle prezes spółki wycenia straty firmy w związku z 2 latami świadczenia usługi bez umowy i bez podwyżki. Stawka, którą płaci, które płacą Głuchołazy, jest zdecydowanie za niska w porównaniu do kosztów, które po prostu w tej chwili generujemy, oczyszczając te ścieki. Aqua zaproponowała gminie umowę i nową stawkę. Ta wstrzymuje się, tłumacząc, że chce dokładnej kalkulacji, z której wynika nowa cena. I tu pojawiają się rozbieżności. Czego wy oczekujecie od Aqua jako samorząd? Po pierwsze, konkretnej propozycji, jak ma kształtować się odbiór ścieków, ale też podania tej kalkulacji, z czego ona wynika. Udostępniliśmy im wszystkie materiały, natomiast od dnia dzisiejszego nikt tutaj nie przyjechał, żeby te materiały sobie przeglądać. Także pomimo tego, że wszystkie dokumenty finansowe zostały im udostępnione, oni z tego nie skorzystali, do dnia dzisiejszego tych materiałów nie sprawdzili. Spółka straciła cierpliwość i przekazała, że jutro zakręca kurek przy kolektorze na granicy gmin. Kanalizacja z Głuchołaz jest połączona z Nysą ponad 20-kilometrową rurą. Łatwo sobie wyobrazić, co stanie się ze spiętrzonymi nieczystościami. Po prostu te wszystkie ścieki wypłyną na zewnątrz i w sposób naturalny wpłyną do rzeki Białej Głuchołazkiej, która jest głównym źródłem wody pitnej dla mieszkańców gminy Nysa i miasta Nysa. Sprawę komplikuje fakt, że wody w mieście dostarcza gminna firma. Jeśli zakręci kurek, ucierpią Głuchołazianie. Jeśli nie, problem będzie miała Nysa. Sprawę można było rozwiązać wcześniej, oceniają prawnicy. Nie wyobrażam sobie jako prawnik, żeby takie czynności, takie zadania były wykonywane bez umowy. Umowa musi jasno określać czas, okres jej obowiązywania, pomiędzy kim została zawarta, jaki jest zakres tej umowy, przede wszystkim jaka jest płatność za wykonanie pewnych zleceń czy zadań. Aqua zamierza pozwać gminę o bezumowne korzystanie z infrastruktury ściekowej. Zgodnie z ustawą dostarczanie wody i odbiór ścieków jest zadaniem własnym gminy. Wojciech Bulasz, Kurier Opolski. Działali metodą na policjanta i w ten sposób wyłudzali pieniądze. Do swoich ofiar dzwonili z terytorium Polski i z zagranicy. Przed Sądem Okręgowym w Opolu ruszył proces grupy oszustów. Oskarżam Damiana o to, że w okresie od dnia 18 maja 2022 roku do dnia 23 czerwca 2022 roku w różnych miejscach na terytorium Polski oraz na terytorium Wielkiej Brytanii brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej założonej i kierowanej przez inne nieustalone osoby, w skład której oprócz niego wchodzili Patryk Andrzej oraz inne nieustalone osoby mające na celu popełnienie przestępstw polegających na wprowadzaniu w błąd pokrzywdzonych co do tożsamości osób dzwoniących i zwracających się do nich jako funkcjonariuszy policji, zmierzający do ujęcia grupy oszustów, tym samym wprowadzając w błąd co do podstaw przekazania pieniędzy oraz w błąd odnośnie zamiaru zwrotu przekazanej sumy, jak i w błąd co do tożsamości osoby, które mieli przekazać pieniądze, w wyniku czego pokrzywdzeni przekazywali podstawionym osobom znaczne kwoty pieniędzy w gotówce w ten sposób, że nadzorował osoby odbierające pieniądze od pokrzywdzonych oraz organizował przekazanie odebranych pieniędzy do osób kierujących zorganizowaną grupą przestępczą. Kolejne zmiany organizacji ruchu przy rozbudowie drogi krajowej nr 45. Zmiana dotyczy odcinka pomiędzy Krapkowicami a Rogowem Opolskim. Drogowcy zaplanowali wprowadzenie 2 objazdów w formie bypassów. Od wczoraj z utrudnieniami muszą się liczyć także kierowcy na trasie do Olesna. O szczegółach Natalia Janus-Hempel.
Remonty na drogach krajowych w naszym województwie w pełni. Właśnie znajdujemy się na budowie między Rogowem Opolskim a Krapkowicami, gdzie już od jutra zostanie zmieniona organizacja ruchu, ale o szczegółach już teraz rzecznik prasowa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu, Agata Andruszewska. Co się zmieni? No właśnie, sporo się dzieje na drogach krajowych w naszym regionie, w szczególności na drodze krajowej nr 45 i właśnie od jutra ruszają dwa objazdy, objazdy w formie bypassów. Dlaczego? Ponieważ wykonawca w najbliższym czasie przystąpi do przebudowy dwóch przepustów, które znajdują się właśnie na przebudowywanym odcinku drogi krajowej nr 45 pomiędzy Krapkowicami i Rogowem Opolskim. Ale na tym odcinku, na którym jesteśmy, właśnie w tej chwili obowiązuje już kilka tymczasowych organizacji ruchu. Pierwszą wykonawca wprowadził tutaj właśnie w tym miejscu, w którym jesteśmy. Tutaj kierowcy muszą się liczyć z objazdem w formie bypassu na skutek tego, że wykonawca w tej chwili realizuje prace związane z budową nowego wiaduktu nad linią kolejową. Kierowcy muszą się także od wczoraj liczyć z utrudnieniami na drodze między Bierdzanami a Jełową. Co tam się zmieniło? Poza tym, że wprowadzono już dwa wahadła na tym odcinku, to faktycznie od wczoraj zamknięty został wlot do drogi wojewódzkiej 494. Jest to istotna trasa dla mieszkańców Olesna, czy w ogóle kierowców podróżujących w stronę Olesna. W tej chwili objazd dla tych pojazdów został wyznaczony przez miejscowość Kluczbork. Na 3 miesiące ten wlot zostanie zamknięty. Tutaj przy wlocie od wczoraj obowiązuje także ruch wahadłowy. Drodzy kierowcy, i apel do Was, aby zachować na tych remontowanych odcinkach dróg szczególną ostrożność i nie jeździć na pamięć. Natalia Janus-Hempel, Kurier Opolski. Lepiej zapobiegać niż leczyć. To nie frazes, a fakt. Dlatego tak ważne są regularne badania. Narodowy Fundusz Zdrowia zachęca do udziału w programie Profilaktyka 40+. Z bezpłatnych badań można skorzystać do końca czerwca. Zachęcamy do udziału w bezpłatnych badaniach w ramach programu Profilaktyka 40+. Z programu mogą skorzystać wszystkie osoby, które kończyły 40 rok życia. Aby skorzystać z programu, należy wypełnić ankietę, która znajduje się na internetowym koncie pacjenta, w aplikacji Moje IKP lub na infolinii 800 100 101. Po wypełnieniu ankiety i udzieleniu odpowiedzi na wszystkie zawarte w niej pytania zostanie wygenerowane e-skierowanie. Na terenie naszego województwa mamy ponad 30 punktów, w których możemy wykonać badania. Między innymi można je zrobić u nas. Jeżeli już mamy skierowanie wydrukowane z IKP, to trzeba się zgłosić do naszej głównej rejestracji. Tam panie to skierowanie jakby przerejestrują, scedują na nasze laboratorium. I wtedy można do nas przyjść, pobieramy ten materiał codziennie od godziny 6 rano, od poniedziałku do piątku i w soboty od godziny 7. Akurat te badania musimy zrobić na czczo, ponieważ jest tam taki marker jak glukoza, który powinien być wykonany na czczo i badania wykonujemy rano, ponieważ mamy w naszym organizmie zmiany hormonalne, które dotyczą doby, stąd zawsze rano, zawsze na czczo. A teraz sprawdźmy, o czym jeszcze powiemy w tym serwisie. Fundujemy hotele, wyżywienie oraz zwiedzanie najciekawszych atrakcji Opola. Urząd Miasta Opola zaproponował nietypową ofertę. W Muzeum Polskiej Piosenki odbyła się premiera płyty wydanej przez Fundację dla Dziedzictwa Oddycha Miasto. Jest poświęcona twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Zawiera utwory poety wykonane w konwencji muzyki rap. Bartosz Sadliński. Płyta Oddycha Miasto to inicjatywa Fundacji dla Dziedzictwa. Album zawiera 15 utworów, m.in. Bezsenność, Ci Ludzie oraz Wolność. Projekt łączy poezję Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, wspaniałego polskiego poety pokolenia Kolumbów, z muzyką, z rapem, czyli z formą przekazu, która dla dzisiejszego odbiorcy jest dobrym środkiem. Oddycha miasto ciemne długimi wiekami, spowiada miasto ciemne dawnych grobów żałość, rozrąbane szale, utulone snami. Utwory poety wykonuje Michał Cyprian Jarosz. Dziś opolski raper dał koncert podczas premiery płyty. Przede wszystkim moje serce czuło te wiersze, a ja po prostu wyrapowałem, bo tak chciałem. Przy odpowiednim akompaniamencie muzycznym,
kompozycjach po prostu udało się. Płyta Oddycha Miasto jest szeroko dostępna. Nawet ten, który nie będzie miał tej płyty, jest obraz tej płyty na stronie internetowej. Może tak naprawdę przesłuchać całą płytę, pobrać MP3. Nauczyciele mogą realizować z uczniami na przykład lekcje na temat Baczyńskiego w takiej niekonwencjonalnej formie, jak mój jest rap i jazz. Baczyński projekt to szersza inicjatywa, która będzie kontynuowana. Chcielibyśmy, żeby to, co się dzisiaj tutaj wydarzy, miało ciąg dalszy. Chcielibyśmy, żeby ten typ poezji, rapowanej poezji, trudnej poezji, mógł być przekazany później podczas koncertu. Projekt został dofinansowany przez Polską Fundację Narodową w Warszawie. Bartosz Sadliński, Kurier Opolski. Oceniane są wartości artystyczne, scenografia, zgodność z tematem, dostosowanie do wieku, ale też ciekawe ujęcie tematu. Do finału przejdzie 14 z 70 zespołów aktorskich z całego kraju. Mowa o przeglądzie teatrów szkolnych organizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich. To już 14 przegląd teatrów w Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkół Katolickich. W kilku miejscach w Polsce trwają właśnie eliminacje. Najlepsze zespoły w każdej grupie wiekowej otrzymują złotą maskę i będą prezentować się na gali Grand Prix w Częstochowie. Zależy nam na integralnym rozwoju tych dzieci, a więc między innymi na tym, żeby były otwarte, żeby potrafiły wyjść na scenę, wystąpić. No i też potem zależy nam na jakości, a więc każda szkoła robi co może, żeby ten spektakl był ciekawy, żeby był bardzo atrakcyjny, żeby się podobał widowni. Tegorocznym motywem przewodnim jest dekalog, który zmienił świat. Uczestnicy przeglądu wykazali się dużą dozą kreatywności oraz nowatorskim podejściem. Mieliśmy taki pomysł, żeby zrobić takie coś historycznego z przesłaniem i jesteśmy też szkołą katolicką, dlatego z przesłaniem katolickim. Idealnie do tego nam pasowała sztuka wojenna z przesłaniem nie zabijaj. Sztuka to nie tylko zabawa, a też przesłanie. Można się wiele nauczyć przez sztukę. Moja grupa zaprezentowała przesłanie takie, że po prostu dobro nigdy się nie poddaje. Nawet gdy to zło przychodzi, to i tak dobro zawsze powstaje. Dzieciaki uczą się tutaj bardzo ważnych wartości. Przekazywanie ludzkich słabości, ale też w jaki sposób możemy je tutaj naprawiać. Więc dzieciaki chętnie biorą w tym udział. Podczas eliminacji wojewódzkich w Eko Studio można było obejrzeć 4 spektakle przygotowane przez klasę 1-4 oraz 4 przez klasę 5-8. Finałowa gala w Częstochowie odbędzie się pod koniec kwietnia. Hanna Honisz, Kurier Opolski. Sylwetki polskich olimpijczyków, ich wyjątkowe osiągnięcia, rekordy i najważniejsze chwile w życiu sportowym i prywatnym. To wszystko w programie TVP3 Igrzyska w regionach. Cykl zostanie wyemitowany przed tegorocznymi Igrzyskami Olimpijskimi. Krzysztof Kostęcki. Igrzyska w regionach to program składający się z 17 odcinków. 16 z nich poświęconych jest poszczególnym województwom oraz regionalnym olimpijczykom. Sportowcy, którzy już mają duże osiągnięcia, mają okazję porozmawiać z tymi, którzy jeszcze na te osiągnięcia pracują. I tak naprawdę serce mi rośnie, kiedy słucham tych młodych przede wszystkim zawodników, których osobiście nie miałam okazji poznać. Dzisiaj razem z kamerą towarzyszyliśmy ekipie filmowej na opolskiej pływalni Wodna Nuta i na siłowni. To właśnie z tymi miejscami są związani bohaterowie odcinka, który będzie poświęcony stolicy naszego regionu. Bartłomiej Bąk, no, wielki walczak, zawodnik, który osiągał swoje sukcesy gdzieś tam już u schyłku swojej kariery, a mimo to do samego końca walczył ambitnie i takich ludzi chcemy prezentować w tym programie. Podobnie Paweł Juraszek, ja pamiętam jak on przed naszą kamerą powiedział, że w jego wieku to już nie ma co się zadowalać finałami olimpijskimi czy mistrzostw świata, trzeba celować wyżej. Program, który łączy pokolenia olimpijczyków, to również okazja do promocji sportu. Rozmawialiśmy teraz troszeczkę o igrzyskach, troszeczkę o moim życiu, o karierze. Czasu było mało, ale zdążyliśmy tyle, o ile to zmieścić. Na pewno jest to docenienie opolskiego sportu i super sprawa, że zostałem zaproszony do takiego zacnego grona, obok mnie medalista Igrzysk Olimpijskich. W dzisiejszych czasach, no wiadomo, ta młodzież nie garnie się do sportu, a przez takie programy, przez takich ludzi jak my, to właśnie zachęcamy ludzi do tego, żeby uprawiać jakąś dyscyplinę sportu. Sport jest bardzo ważny przede wszystkim. No, ja nie będę mówił, jakie są pozytywne aspekty tego, żeby uprawiać sport, ale
skupmy się na tym, że zaraz są igrzyska i kibicujmy naszym sportowcom. Premiera opolskiego odcinka programu Igrzyska w regionach już 25 maja o godzinie 13:30 na ogólnopolskiej antenie TVP3. Krzysztof Kostęcki, Kurier Opolski. Fuzja kolorów w abstrakcyjnym wydaniu. Tak prezentuje się wystawa dzieł Rudolfa Dylli w nowo otwartej galerii w Dębskiej Kuźni. Wystawa dzieł lokalnych talentów w gminie Chrząstowice to miejsce, w którym artyści amatorzy mogą zaprezentować swoją sztukę. Hanna Honisz. Galeria lokalnych talentów powstała w domku parafialnym w Dębskiej Kuźni. O szczegółach opowie pan Horst Skowronek, pomysłodawca tej galerii. Dlaczego ona powstała? Po prostu chcieliśmy to miejsce po prostu dla ludzi udostępnić, żeby było bardziej używane, żeby ludzie mogli coś zobaczyć, wyjść z domu i przyjść po prostu podziwiać tych talentów, które my mamy w gminie. Bo mamy dużo różnych talentów ukrytych i te chcemy pokazać, żeby po prostu było ciekawiej. Aktualnie jest wystawa Magia Kolorów. Oczywiście. Magia Kolorów to jest pana Rudolfa Dylli. Przepiękne obrazy. Zachwycamy się nimi już też od samego tutaj urządzania tej wystawy. Nie wiem, jak państwo przyjdą, zobaczą, naprawdę będziecie zachwyceni. Jakie są dalsze plany? Jakie będą kolejne wystawy? Dalszymi planami będziemy po prostu oznajmiać i szukać talentów ukrytych. Czyli nie takich wysokich, tylko po wsiach. Kto coś umie zrobić? Jeden może rzeźbi, jeden może wyszywa. Inny tam robi, skrobi jakieś po prostu inne rzeczy, czy kroszonki, czy coś takiego. I to będziemy tutaj pokazywać. Będziemy, może zrobimy szopek, pokaz szopek. Jak będzie ten grudzień, nie, to przed świętami. No i to, tak myślę, że to będzie się po prostu rozwijać. Mamy taką nadzieję, nie? W jakich godzinach można przyjść i zobaczyć te obrazy? W godzinach przeważnie można przyjść popołudniowych. Czyli godzina 17, 18, od 16 zaczynać. Jeżeli chcesz się prędzej przyjść, można zatelefonować, bo jest numer i wtedy opiekunowie, czyli panowie, którzy się tak samo parkiem opiekują, otworzą i można zwiedzić tą naszą galerię tutaj. Nie? Pierwsza wystawa będzie czynna do 12 maja. Hanna Honisz, Kurier Opolski. Na koniec o pracy marzeń w Opolu. Miasto szuka testera atrakcji turystycznych. Zakres obowiązków to zwiedzanie ogrodu zoologicznego, wieży piastowskiej czy amfiteatru. Zgłosiła się cała armia chętnych, o czym opowie Małgorzata Lis-Skupińska. Ogłoszenie zamieszczone 1 kwietnia o naborze na stanowisko testera atrakcji turystycznych miasta Opola nie było żartem. Blisko 1000 osób wysłało swoje kandydatury. No i Urząd Miasta Opola jest nieco zaskoczony, o czym mi powie naczelnik Wydziału Promocji Łukasz Śmierciak. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaskoczeni? No tak, bardzo pozytywnie zaskoczeni, bo prawie 1000 zgłoszeń na do pracy marzeń na stanowisku testera atrakcji Opola. Bardzo się z tego cieszymy. Wszystkie zgłoszenia wraz z uzasadnieniem są już wydrukowane. Czytamy, komisja czyta, sprawdza i dokona wyboru. Już wiemy, bo zdecydowaliśmy, że nie jedna osoba, ale trzy wraz z rodzinami dostąpi tej możliwości, że przyjedzie w wybranym terminie do naszego miasta na weekend. Fundujemy hotele, wyżywienie oraz zwiedzanie najciekawszych atrakcji Opola. Liczymy na to, że będzie się podobać i osoby wrócą do swoich miast w Polsce lub za granicą i zaproszą znajomych, rodziny do tego, żeby przyjechały i odwiedziły nasze piękne miasto. Zapraszamy. No właśnie, bo przecież Opole jest piękne, my będziemy czekać na te recenzje i będziemy czekać na tych gości. Małgorzata Lis-Skupińska, Kurier Opolski. Tym materiałem kończy się główne wydanie Kuriera Opolskiego. Zaraz po nim prognoza pogody i rozmowa dnia, w której gościem Małgorzaty Lis-Skupińskiej będzie burmistrz Wołczyna Jan Leszek-Wiącek. O 19:10 zapraszamy na nowy odcinek programu Strefa Kultury, a o 21:30 spotkam się z Państwem ponownie w naszym kolejnym serwisie informacyjnym. Teraz dziękuję za uwagę i życzę miłego wieczoru.